czerwonych butach, odcinek 108. Uciekaj z kina, Moskwa. To o tym śpiewa koniec świata? Dzień dobry, piękny vlogu, z tej strony Maciej Kulhawik, wasz ulubiony YouTube'owy prowadzący, autor vloga w czerwonych butach, i teraz w swoich czerwonych butach wyszedłem z pięknego mieszkania w Mińsku i oczywiście wypiłem dwie szklanki wody, zrobiłem hiszpański, zrobiłem śniadanie, byliśmy już w sklepie i teraz idziemy do miasta zwiedzać. No, także co się dzisiaj pokaże, co się dzisiaj wydarzy, jeszcze wam pokażę. Teraz idziemy na metro i jedziemy sobie chodzić. Jest minus 17 stopni, dlatego jestem przygotowany. Mam ciepłą czapkę, 3 pary skarpetek, 3 pary spodni, 6 koszulek na sobie. Tylko rękawiczki mam jedne. Pokażę wam całą Białoruś. Zachodźmy w metro. Tam, tu, Akademia Nauk. Wchodzę. Kupiliśmy bilety, tutaj w metrze używa się żetonów. W metrze mi jest zabrało mi obiektów, nie mogłem wam pokazać, jak się widzę żetony, ale wam pokażę jeszcze, bo będziemy jechać metrem. A teraz wchodzimy do kawiarni na szybką kawkę i lecimy do miasta. To jest gdzieś w tym budynku, ale tutaj budynek numer 46 i to jest cały budynek. To nie tak, że osobna klatka ma to tu? Tu. No jak jest kafe? Dobra, to jest inne kafe. Niewiarygodne, tutaj jakaś tam kolasa, ulica 46, to jest cały ogromny budynek, wokół którego idziemy przez 5 minut i znaleźliśmy wejście do naszego coffee. Tutaj! Kochani, będzie comprehensive review kawy z mlekiem, flat white z mlekiem sojowym. W tej kawiarni, w której jesteśmy, nie nagrywam kamerą, bo mi zaparowała na maksa. Muszę ją gdzieś trzymać przy ciele chyba, bo strasznie zimno jest na dworze. Dawaj! Po pierwsze jest bardzo ładna. Mhm. Mocna. Jak kawa turecka? Pyszne? Za chwilę dostaniesz, nie wszystko. Patrzcie, Alina ma świetoczek. Alina ma świetoczek, a pan mi chyba tutaj Polskę narysował. Co? Wydaje wam się, że to jest Polska? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Teraz z mojej strony będzie comprehensive review. Kawę flat white z mlekiem sojowym. Jeszcze raz to zrób. No. Dziękuję. Wspaniała. Słuchajcie, kochani, doskonała była ta kawa i taki insight z mojej strony, że to jest chyba pierwsza kawa, którą piję, do której nawet nie chcę wsypać cukru. Po prostu ona mi smakuje taka, jak jest. No, ale już nie jem cukru od 20 dni, jakoś tak, muszę policzyć, nie wiem ile jest, 21, 22, zero cukru, zero. I nie czuję potrzeby. Po pysznej wypitej kawce idziemy w stronę miasta. Tam jest Victory Monument i tak jak mówiłem wczoraj, jak budowano Mińsk, odbudowywano go po wojnie, panował wtedy w architekturze tak zwany gigantyzm, czyli jak widzicie, budynki są ogromne, ale nie są to wysokie, nie są z konieczności, tak jak na Manhattanie są napchane, więc rosną w górę, tylko tutaj są wielkie, bo mogą być wielkie. Ulice szerokie, monument monumentalny. Patrzcie, tam jest ulica do centrum miasta. Proszę, 4 pasy z jednej, 4 pasy z drugiej. No. W dzisiejszych miastach nie marnuje się po prostu tak miejsca, tak w centrach. Wiadomo, wszystko jest napchane. A tutaj czuć tę przestrzeń. Ma to swoje plusy dodatkie i plusy ujemne. Na przykład jak teraz jest minus 17 stopni i jak pizga tutaj wiatrem tą długą ulicą, no to jest zimno. Ale robi to naprawdę ogromne wrażenie. A do centrum dopiero idziemy i centrum pokażę wam zaraz. Już jestem bliżej tego monumentu, podjeżdżam. Moi drodzy, teraz znajdujemy się w przejściu podziemnym, centralnie pod tym monumentem.
I tu jest taki duży obważanek, który coś symbolizuje, a co, to powiem wam zaraz. A teraz idziemy tam na górę. I dokładnie spod spodu tamtego obważanka niejako wydobywa się ten płomień, który symbolizuje co, Bublik? Wiecz. Co jest? Wieczny ogień. Wieczny ogień. Bo Białoruś ma dużo gazu, wiesz? Tak? Patrzcie. I ma tanie od Rosji, może sobie na to pozwolić. Wieczny ogień od Rosji. Bo Polacy dużo więcej za to płacą. Patrzcie, to jest ta gigantyczna ulica, o której mówiłem przed chwilą. Cztery pasy w jedną, cztery pasy w drugą, leci do centrum miasta. A Białoruś jest jednym z niewielu krajów, które mogą sobie na to pozwolić, gdyż kraj jest duży, powierzchniowo ogromny, porównywalny do Polski, a mieszka tu tylko 9 milionów ludzi. Idziemy w publik dalej. Mieszka tu tylko 9 milionów ludzi, a na przykład w samej Moskwie mieszka ponad 13 milionów. Czujecie, o co chodzi? Czujecie tę różnicę? Dlatego tu może być wszystko takie wielkie, takie ogromne przestrzenie, place. Ja osobiście uwielbiam tego typu zabudowy, chociaż pierwszy raz jestem w Mińsku, w tym kraju, w tym mieście. I bardzo mi się to podoba. Tu jest taki piękny, ogromny park i rzeka. Przed chwilą tędy szliśmy. A ta... O, gdzie tam jest? O, tam za drzewem. O, tutaj jest London Eye. Patrzcie, to jest cyrk. Jak byłem we Lwowie, to też był taki betonowy zbudowany. A u nas są namioty. A tutaj ta kultura cyrku jest chyba na innym trochę. Chyba na innym poziomie. Poszedłbym do cyrku. No, tam był jakiś wypadek przed chwilą. O, właśnie. A tutaj... Mów. Muszę to sformułować, bo to jest... Taki duży budynek, gdzie się dzieją rzeczy. Tam Aha. jest ogromna sala koncertowa. Palac Republiki to się nazywa. No i tam... To jest sala koncertowa, jakieś wydarzenia duże w kraju. Widzicie te przestrzenie? Widzicie te przestrzenie, kochani? Jak już zostanę iluzjonistą legendą, to będę tu występował. Ale taki insight z mojej strony, że będę tu musiał występować pod muzykę, bo mimo, że jest... Sporo jest młodych, ładnych ludzi, którzy obsługują nas w kawiarniach. Oni nic nie kumają po angielsku. Nic, także jakbym przyjechał tu sam, to bym się z nikim nie dogadał. Nie wiedziałbym, jak bułkę kupić w sklepie. Ale no. łatwo się dogadać po polsku, bo jest w miarę podobny do białoruskiego. I jak będziesz mówił po polsku, no to łatwiej się dogadać, bo Aha. ludzie mniej więcej skumają. Słyszą to jakieś podobne słowa. No, bo po angielsku to ni hu hu. Wiecie, co to przedstawia? Jedz więcej kurczaka. Dobre. A kto to się reklamuje? Kebab. Słuchajcie, to jest ogromna poczta. A tutaj wielki plac. Czego to plac, Bublik? Lenina. Plac Lenina. A gdzie Lenin? Tam stoi i standardowo obok kościół. Lenin obok kościoła. Idziemy do niego. Rozumiecie, o czym mówię? Ten wielkie, wielkie, ogromne budynki. Wielkie przestrzenie. To jest to, co mi się tutaj podoba najbardziej. Stój! No powiedzmy, że jesteś samej. Dobra. A tu Lenin. Tutaj. Patrzcie, weszliśmy do tej białoruskiej uczelni. Dział pedagogiczny. I tutaj trzeba mieć kartę, żeby wejść, widzicie? Jak w metrze. Nie da się tak normalnie, na pałę, jak wczoraj w Brześciu. Na mój lingwistyczny, gdzie ja studiowałam, to się da. Aha. Słuchajcie, jesteśmy właśnie przed Ministerstwem Finansów w Białorusi. No i tak jak wygląda ten budynek, tak wyglądają nasze finanse na Białorusi. Niezły monument nad KFC, co? Wchodzimy do restauracji. Bubl? Fajnie? Tylko palą tutaj. Światowo? Tylko fajnie, pięknie tutaj, tylko tu można jarać w tej restauracji. Co mi się nie na końcu podoba, bo dbano swoje zdrowie i nie, papierosy to największe gówno świata. No, a nie ma innej sali, więc jesteśmy zmuszeni tego to zrobić tutaj, bo nie mieliśmy planu B. Zabieram się za te pyszności.
Super fajna, pyszna, piękna restauracja, pyszny obiad, wszystko fajnie, tylko gdyby nie te papierochy, które tam jarają ci ludzie. To modne jest, to modne było w latach 80. a teraz... Ja wiem, że czas stanął na Białorusi w miejscu, ale no to mogliby sobie darować, a patrzcie, co tam jest z przodu. Jakaś akcja. Widzicie? Dla mnie. Ja na to nie usiądę na noc. Несколько отмороженные не только голова и рука. Буду на земле, буду себя чувствовать, мы по там коморок еще шмат. Коморок. Вот приехали замежные туристы, будут снимать еще. А то, то суд працуя, они опышутся. Працуя. Паскуда, забрать. У! Chyba trzeba dobić chłopa teraz. Panie Natalia, niech los u waszych rukach. Stawimy lajk czy dislajk. Zresztą to jest dychanie. Лайк? Прикольно, пусть ты, блин. Откуда ты таких добрых привел? Я бы сказал, добреньких. Давай. Вы почекайте. Его еще детей нема. Вы почекайте. Ты разумеешь? Смешно, что я чую. Так? Он трогает целое. Так, официально судья. Дарую тобі свободу. Дякую, Люці. Попляскайте, перемога. Chodnik, a tutaj chodnik jest szerszy niż Marszałkowska w Warszawie. Rozumiecie, o co mi chodzi już z tą monumentalnością i wielkimi przestrzeniami, co? Idziemy teraz tutaj do centrum sportu, a tam jest lodowisko w tym balonie. Bublik, patrz, lodowisko. Dobra, Bublik się boi lodu, to i wychodzimy. Jesteśmy po drugiej stronie tej pięknej, wielkiej rzeki. Tutaj jest najstarsza część miasta, tak? Tak. Jak się nazywa? Trojeckie Przedmieście. Trojeckie Przedmieście? Tak. Idziemy teraz pochodzić po tym starym centrum. Tak niejako, bo tutaj nie ma takiego rynku albo jakiegoś deptaku dużego. Po prostu jest to ta najstarsza część. I tyle. Idziemy tu na wyspę. Wyspa się nazywa Wyspa Łez. Wyspa Łez. Jestem na środku tutaj rzeki. Domy mieszkalne wyglądają jak jakiś hotel w Las Vegas. Noch einmal. Okej. Okay. Tutaj bardziej wygląda to wszystko europejsko, ponieważ w Europie to wyglądało tak, że po wojnie jednak większość tych budynków się zachowała i dalej funkcjonują. A tutaj została taka mała część tego miasta, najpiękniejsza, którą stwierdzono było jednak odnowić i no, żeby to dalej wyglądało tak, jak wyglądała kiedyś, a resztę miasta to już było zbudowane od nowa. I to jest akurat ta stara część. Słuchajcie, wylądowaliśmy przez przypadek w chińskiej czajowni. Coś tu się będzie działo teraz. Dobra, zakładam, że to jest wrzątek. Tam w ogóle, tebie nie pamiętam, nie jest tak.
Ładnie, no? Jakimś kwiatem takim. Jak się to... Mówił, że z kwiatem jest. Co pan mówił? Potem ci powiem, że to tutaj jest. Dobra. Próbuj. Dobra. Są proces taki, że. To jest сюда, 5-6 секунд, в чайник. Да, 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 и разливайте. Водичка закончится, позовите. Все хорошо. Спасибо большое. Какие? To jest tak, że jak chcemy, żeby nie było mocno herbaty, bo mówiłam, że nie lubię takiej mocnej. Tu zalewamy wodę, 5-6 sekund, przelewamy do tego czajnika i sobie pijemy z tych. Ale i super. I jak się skończy tutaj wrzątek, to możemy go zwołać i on jeszcze nam doleje. Dobra, to lecimy. Comprehensive review? No. Najpierw twoje. Jakbyś Bublik poprosił do tego cukier, to by się panu... Ja wiem, co pan by mi zrobił. Bardzo taki delikatny, bardzo fajny. Ja było polewanie butny, ale jazda, super fajnie. Jeszcze kolorki się zmienią. Kolorki się zmienią. Tak się mówi. Jaka to jest jaśminowa? Nie, orchidea. Nie wiem, jak to po prostu. Orchidea. Orchidea? Tak samo? Czuję kwiata. Ale ekstra. W samym centrum Mińska jesteśmy i popijamy chińską kawkę. Przed chwilą jedliśmy japońskie jedzenie, wszystko się zgadza. Były białoruskie to tylko ziemniaki. I słonina. O ja. Tak wygląda nasz stolik. Karty. Wszystkie moje pasje. Zdrowe jedzenie, karty, vlogowanie i Bublik. Zgadza się. Mam teorię co do tego miejsca, ale będziemy to ci powiedzieć. Tak? No to mów. Nie, no nie chcę to mówić. Tak, nie widzicie. Mnie też tu ekipa zastanawia. Ale coś złego? Nie. Jak wiesz. Przed chwilą wam zaprezentowałem, nagrywałem telefonem komórkowym, bo to było zapalowane. Ceremonia, o której pan tutaj odstawił. A teraz ja zrobię to samo. Jak powiedział, oj, wrzątek, uklęknę jakoś inaczej. Wrzątek tutaj, na 5-6 sekund dosłownie. Ty chyba powinienem odkręcić to, co? Wrzątek tutaj na 5-6 sekund, żeby nie była za mocna. Już? Tak. Okej, i teraz to. Tu chyba to nic, że leje po wszystko. Tu? Przelej tam z talerzyka, bo wylałeś dużo. Opa. I stąd. Tutaj. Para! Witam w mojej kuchni. Wtedy jest volume, że tutaj się odbija, na przykład na tej części twarzy odbija się ta lampa, tutaj trochę różowy i wtedy jest objętość. Tak to działa? Tak. Wychodzimy z tego chińskiego urokliwego miejsca. Śnieg pije, pada. Bublik, powiedz mi, o co tutaj chodziło w tej... Ja nie wiem. Niesamowita atmosfera, bardzo ładne miejsce, bardzo ładnie oświetlone, tak po chińsku, a obsługiwane było przez... No, co tu dużo mówić, przez 6 dresów. To nie są zwykli jakiś tam... Chyba to nie są zwykli... Jestem pewna tego, no, że oni mają jakiś tam biznes, powiedzmy.
może nie do końca legalny. I to miejsce jest stworzone po to, żeby po pierwsze to, że w kiblu był prysznic, to jest przypadkowe, nie jest. Aha. Ponieważ tam jeszcze są pokoje i jestem pewna, że tam można spać. I oni mają miejsce, gdzie mogą ładnie spędzać czas, sobie pić herbatę, gadać o swoich sprawach i robić... Bo nie było tam za dużo ludzi w tej kawiarni, a myślę, że obroty mają ogromne. Jak płaciłam i ten ziomek trzeba było, żeby wydał 10 rubli. On nie miał na kasie 10 rubli i podszedł do tego stoliku, gdzie są tam ci wszyscy i pyta, ktoś ma 10 rubli? To mówię, no dobra, dał mu. I ten oddał mi jako resztę 10 rubli jego ziomka z tych wszystkich. A 10 rubli to nie jest tak mało, to jest 20 zł. Żeby jakiś dresiarz, wiesz, tak o. Więc tutaj coś w tym było. Nie, ja też wiedziałem, że to nie są normalne dresy, ale ciekawie, bardzo ciekawie tam było. Obsłużył nas fachowo chłop. Tak. Fajnie oblał herbatą Buddę, więc... Było bardzo ciekawie, ale enigmatycznie. Da żeton. Wchodzimy do metra. Wchodzę. No i jestem. Fajnie, co? Metro na żetony. Wychodzimy z metra, a tam... Wow! To jest ta Narodowa Biblioteka. Bardzo chciałem od dawna zobaczyć ten budynek. I prezent dla Kiry. Co? I prezent dla Kiry. Dobra. A tutaj w centrum handlowym, jeszcze mamy chwilę czasu, kupimy orzeszki, bo bardzo chcę zjeść orzeszki. I prezent dla małej Kiry. Zbliżamy się! Tutaj! O ja. Publik, opowiesz tym panu, kto tam stoi? Francesc Caryna. A czym zasłynął? Nadrukował pierwszą książkę z rylicą. To była Biblia oczywiście. O ja. Tylko nie pamiętam kiedy, bo się nie znam na niczym. Fajny z Caryna. Halo. Hello. Halo. Halo. Gawari to po ruski? A na paru po polski, bo nie macie czuć. Da? Ja się książki polskie czytam. O. Ta kamera, Kira, taka. Tak wygląda biblioteka za dnia, a tak wygląda w nocy. Patrzcie, jakiego małego vlogera tutaj spotkałem na Białorusi. Mały vloger. Привет. Привет. Ja był собачка, a теперь я корова. Господи, я по русски научился разговаривать, чем я по польски. No, to idziemy z małą Kirą kręcić vlogi. Tutaj! Ой, кто бы говорил? Господи, тебе что, 40 лет? Это что, разукрасить? Да. No dobra, to jesteśmy teraz w środku. Jak wygląda... Jak wygląda cała Narodowa Biblioteka Białoruska oczami 3-latka? Mogliście zobaczyć w tym tutaj, albo tamtym, poprzednim filmie. A teraz jesteśmy w środku i wypijemy herbatkę, kawkę, zjemy orzeszki i będziemy się bawić z Kiro. To samo mówię. Kamerą? А твой какой? Мы... Кафе, да? Да что ты делаешь? Сырки там были тут. О, привет! Привет! Ма? Ма. Привет! С отцом. Бублик. Ты бублик. Она открывает свою книжку и ты бублик. Читать. Ты бублик. Я бублик теперь, понятно. Привет! Привет! Смотри на дядю. Kira, пока, patrz, jak jest? Смотри. 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 Patrz. Смотри, так. Kira. Смотри.
Kira, smatry na dziadzio. A to nie uwidzisz fokusa. Kira, smatry na dziadzio. Patrz. Liczę dwie konfietki, czym 10 przy. To będzie straszne. Kira, smatry na dziadzio. Ира, ты на дядю будешь смотреть, или я буду на дядю смотреть? Слава! Он делает фокус просто, да? Слава! Это место ножки или нет? Правда? Да. Теперь я как буду пить? Еще! У Вектора с бенда пива. Еще чай. Давай. Ну как ты, я теперь буду ложечкой пить. Она пытается, как будет сейчас пила ложечку. Ой, я не могу. Дай мне ложечку, дай мне. Новая. Niezłe jaja, mała ma tyle energii, że szok, nie wiem skąd. Chyba od tych lizaków wszystkich. Wychodzimy z tej pięknej restauracji na 22 piętrze. Idziemy jeszcze na chwilę na 23. Na górę. Do widzenia, do świdania. Idziemy jeszcze na górę, bo nie bardzo mogłem oglądać. Nie bardzo miałem jak oglądać widok z góry, bo byłem przejęty tym, jak mała cały czas trzymała kamerę. Co możecie zobaczyć gdzieś tutaj w karcie? Spróbuję umieścić te karty, chociaż jeszcze nie wiem jak. Mogliście zobaczyć widok z biblioteki oczami 3-letniego dziecka. Teraz zobaczycie moimi oczami. No ale nie będzie to ciekawszy widok, lepiej z jej... Lepiej widać z jej perspektywy. O! Patrzajcie, jak to wygląda. Taki mały insight z mojej strony, że uwielbiam w miastach, w których jestem, wejść gdzieś na jakiś wysoki albo najwyższy szczyt i sobie oglądać miasto z góry. To mnie jakoś uspokaja. I wtedy moje problemy, których i tak nie mam jakoś za dużo specjalnie, ale wydają się mniejsze i wydają się pokonywalne. To wykminiłem to u rozwojowca, był taki filmik o tym, jak w 18 sekund zmienić nastawienie do swoich problemów. I właśnie było o tym, żeby popatrzeć na swoje problemy z góry. Najlepiej z samolotu albo z wysokiego budynku i od tego czasu, kiedy o tym się dowiedziałem, uwielbiam to robić. No i widok jest naprawdę wspaniały. Czyż nie? Widzicie, ile przestrzeni, jakie szerokie ulice, jak fajnie podświetlone budynki. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak ta biblioteka jest podświetlona światowo. Dobrze to wygląda, co? Bublik też dobrze wygląda. Karowa, dzień dobry. Wracamy. Сейчас посмотрим, как библиотека сверкает. Ого! О, świeci się. Zaraz wam pokażę, jak się świeci od zewnątrz. Jesteśmy na dole biblioteki i pokażę wam, jak cudownie jest podświetlona, jak to pięknie wygląda. Masakra, od dawna chciałem zobaczyć ten budynek na żywo. Patrzajcie! La la! I to różne wzorki się dzieją tutaj. O, LG! La la! Książka podświetlana. Bo ten pan... No? On pomyślił... Rena i Sance... Co on wymyślił? On wymyślił dużo swojej takiej symboliki. Mhm. I to są jego symbole. I on miał dużo takich... Jest jedna grawiura, gdzie on siedzi. Nagraj mnie to. I wokół niego... Mów. Aha, dobra. Jest bardzo znana grawiura z tym panem Franciszkiem Skaryną, gdzie on siedzi i wokół niego jest dużo, dużo, dużo różnych znaków i symboli. I każdy coś tam oznacza. I te znaki tutaj w książce to są... Takie najbardziej chyba znane z tych wszystkich. A tutaj Bublik jest. Bublik i Karowa. Więc jak ktoś szuka pomysłów na tatuaże, to... To tutaj? Tutaj, po znaki od Franciszka Skaryny. Zdrowa żywność. Słuchajcie, zrobiliśmy zakupy i teraz przyjechaliśmy do małej Kiry po czapkę. Dostanę taką czapę na głowę. Bo ta jest od taty Aliny i muszę ją oddać, a okazuje się, że u nich na chacie jest nieużywana, więc jesteśmy. No i patrzcie, dostałem czapkę, uszatkę.
Uszankę. Uszankę. To jest ta, którą miałem ja wcześniej i teraz mam uszankę. Będziemy chodzić razem z Aliną. Tak? Jesteśmy już w domu i zobaczcie, kogo spotkałem w swoim łóżku. Dzień dobry, kiciuszoku. Kiciuszunio, bla bla blu. Kici, kici, kici. Łop.